Cześć, jestem Karola z pracowni Koty na Płoty. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak z szerokiej taśmy żakardowej uszyć taki mały portfelik, idealny do letniej torebki. Do uszycia takiego zgrabnego portfelika potrzebujemy taśmę żakardową o szerokości 10 cm. Takiej taśmy żakardowej potrzebujemy dwa kawałki po 15 cm i zamek błyskawiczny. Taśmę żakardową o szerokości 10 cm możecie kupić u nas w sklepie na stronie www.kotynapłoty.pl. Taka taśma, oprócz możliwości uszycia z niej letniego portfela, może także służyć do ozdobienia torebki, do wykończenia plecaka albo do zakrycia wytartego miejsca w kurtce. Dwa 15-cm kawałki taśmy żakardowej musimy zszyć z zamkiem. Taśma żakardowa, ten brzeg ma ładnie zakończony. Tu się nic nie strzępi, nic się nie pruje. Możemy ten brzeg wykorzystać do ładnego, estetycznego przyszycia zamka. Będziemy przyszywać taśmę po wierzchu zamka. Jak widzicie, zamek jest dłuższy niż taśma, w ogóle się tym nie przejmuje. Przypinamy szpileczkami taśmę do zamka około 3-4 mm od spirali. Maszynę ustawiamy na ściek prosty i szyjemy. Pamiętajcie o regule na początku i na końcu szycia. Pierwszą część naszego portfela mamy przyszytą do zamka. Analogicznie przyszywamy drugą część taśmy. Pilnujcie, żeby te brzegi tutaj ładnie się zeszły, żeby nie było przesunięcia. Najtrudniejsza część pracy już za nami, zamek przyszyty. Łatwo było, prawda? Teraz musimy ten zamek otworzyć, żeby móc szyć cały portfel razem. Otwieramy zamek do połowy szerokości portfela i składamy prawą stroną do prawej. Przy składaniu części prawą stroną do siebie uważajcie, żeby tutaj wyrównać te krawędzie idealnie. Dzięki temu Wasz portfel będzie prosty. Spinamy szpileczkami lub klamerkami, równiuteńko, krawędź do krawędzi. I zaraz będziemy szyć wszystkie trzy ściany portfelika. Szycie portfelika zaczynamy od szycia dna, ściegiem prostym ze środkowym ustawieniem igły na długość ściegu 3, czyli 3 mm. Podkładamy sobie portfelik tak, żeby brzeg dna portfelika szedł z brzegiem stopki i szyjemy. Pamiętajcie o rygielku na początku i na końcu. Do zszycia zostały nam boki portfela. Tutaj mamy zamek. Składamy go na pół i szyjemy. Szyjemy od momentu, kiedy to jest spirala, do samego dna. Następnie brzegi wykończymy ściegiem zygzakowym, żeby nam się te elementy nie strzępiły w użytkowanym portfelu. Pamiętajcie o rygielku na początku i na końcu ściegu. To samo robimy z drugim bokiem. Doszywamy do zamka maksymalnie. Jak widzicie, mamy za dużo taśmy zamkowej, w związku z tym obcinamy ją sobie tutaj. Ciach z jednej strony i ciach z drugiej. Teraz zostało nam tylko zabezpieczenie tych krawędzi. Idziemy tutaj, zmieniamy ścieg na ścieg zygzakowy. W tej maszynie jest on ukryty pod numerem 3. Ustawiamy strzałeczką do góry numer 3 i zmieniamy trochę parametry tego ościegu. 2.0 to jest długość i to jest bardzo dobra długość do tej funkcji, natomiast 5 mm to może być ciut za szeroko.
W związku z tym możemy sobie zwęzić ten zygzak do 3,5 mm. I szyjąc przy samiutkim brzegu materiału, chwytamy te wszystkie frapujące się części pod zygzak, żeby on nam je przytrzymał i żeby portfelik nam więcej już nie puszczał takich nitek. Ustawiamy materiał w połowie szerokości stopki, tak żeby przy uderzeniu igły lewym wbijała się w materiał, a przy uderzeniu prawym poza materiałem. Pamiętajcie o rygielku na początku i na końcu. Analogicznie robimy z drugiej strony. Zygzakiem nie obrzucamy dna portfelika, ponieważ jak już rozmawialiśmy wcześniej o tym, taśma żakardowa po długości ma brzegi wykończone, więc są zabezpieczone i na pewno nie będą się pruły podczas używania portfela. I portfelik gotowy. Teraz wystarczy go przez otwarty zamek wywrócić na prawą stronę. I gotowe. Jak widzicie, uszycie takiego portfela wcale nie jest trudne. Sami spróbujcie. Kupcie taśmę żakardową, zamek i do roboty. Jeżeli spodobał się Wam nasz film, na dole zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza lub lajka. Natomiast jeżeli chcecie nauczyć się wszywać zamek w kieszeń wewnętrzną, w plecaku lub w torbie, to zapraszam Was tutaj. Tutaj znajdziecie fantastyczny tutorial o tym, jak to zrobić prawidłowo. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym filmiku.